Witam w kolejnej części. Miało być CICD, ale stwierdziłem, że jeszcze za wcześnie, jeszcze nie przerobiliśmy sobie Terraforma. I myślę, że to jest dobry czas, żeby zacząć Terraforma. Ale przed Terraformem, jeżeli nie mieliście dostępu do żadnego cloudu wcześniej, to nie będziecie kojarzyć tematu, nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Dlatego teraz przynoszę Clouda z samego końca, przynoszę go teraz, przed Terraformem, a po Cloudzie będzie Terraform. Cloud to będzie tylko taki zarys, tylko taki wstęp, może maksimum dwie lekcje, dwa filmy nagram, no bo to duże zagadnienie. I żeby wszystko opowiedzieć, no to trzeba osobny kurs. Nie ma opcji, nie ma opcji, żeby na w tym momencie zrobić Clouda. Dobra, od czego byśmy zaczęli? I zrobimy to na Azurze, bo moim zdaniem to jest najbardziej przystępna dla początkujących chmura. No, taka najbardziej logiczna pod względem nazewnictwa i tego, co jest w chmurze, do prezentacji. I tutaj, tak, dla osób wspierających, dla osób będących na kursie, cloud jest wliczony w cenę. To znaczy będzie. Ci, co będą zainteresowani, na razie nie ma zainteresowanych cloudem. Ale tak, cloud jest wliczony w cenę kursu i jest osoba taka, jest dodawana do subskrypcji, ma dostęp do budowania zasobów, testowania i bawienia się na tym Azurze. Także to tylko taki początek. No dobra, ale co, żeby zacząć w ogóle przygodę z cloudem? No to tutaj musicie sobie wsiąść po prostu Clouda, stworzyć konto. Na Microsoftie macie nawet darmowe, nie wiem, bodajże $100 oni dają na początek, czy $50, już nie pamiętam, bo ja to robiłem bardzo dawno temu i nie mam teraz, mam korporacyjne konto. I tutaj, no, po prostu wchodźcie sobie portal.azure.com. Jest taka strona. Portal.azure.com. I po wejściu na to przejdziecie całą procedurę tworzenia konta. Jest tam darmowe konto. Jeżeli jesteście studentami, to macie nawet lepiej, możecie z uczelnianego korzystać. I wtedy macie całkowicie za darmo. Tam szkoła chyba za to płaci, jeżeli wam udostępnia. Jeżeli wam nie udostępnia, możecie też zapytać Microsoft o to, aby wam udostępniła studenckie konto i dostaniecie na to no, dostęp do tego konta studenckiego. Kto nie jest studentem, no niestety. Subskrypcja pay as you go. Czyli płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. No i tyle. I musicie płacić niestety. No ale do naszych testów nie będą to duże kwoty. Nie będą to duże kwoty. Będziemy tworzyć i usuwać resursy. Będziemy je zatrzymywać. I no tutaj te kwoty nie będą duże. Na potrzeby tego kursu. No, to jest takie podstawa podstaw, taka, żeby być juniorem, żeby kojarzyć temat. No, Clouda liźniemy na darmowych resursach. No niestety, ale no, nie będę tracił gotówki, żeby tutaj rozwijać temat bardziej. No, może w przyszłości, jakby się udało coś z reklam na to
dostać, to wtedy bym finansował tego Azure'a. Jeżeli nie, no pewne resursy no będzie trzeba, no tak jak VM-ka albo Kubernetesa, jak będziemy tworzyć, to no będę musiał za to wybulić. No, nie ma opcji, ale z resursy będą od razu zatrzymywane, także to nie będzie dużo. $5 może miesięcznie, także do przeżycia, nie? Dobra. Czyli tak. Mamy teraz tak. Od czego zacząć? No, przechodzimy do tego portalu i pokażę wam, jak to wygląda. Jak wygląda ten cały Azure. Poczekajcie, ja sobie muszę teraz uruchomić, przejść na ekran. Dobra, to jest chyba na Firefoxie mam. Dobra. Okej, to jest Firefox. No i co? No tak wygląda strona portalu ażurowego. Tutaj jest sobie. O, jeszcze raz znikło. Jest. Tutaj jest sobie Azure. Mamy licencja. Subskrypcja jest dodana. Pay as you go. No tylko tyle mam subskrypcji, nie mam więcej. I co? Od czego się zaczyna w Azure? W Azure pierwszym obiektem, który trzeba stworzyć, jest taka resource grupa. Resource grupa to jest taki nasz projekt, można nazwać w AWS-ie albo w GCP. To się będzie w GCP, czyli w Google Cloudzie to się nazywa projekt, w AWS-ie już nie pamiętam. VNet bodajże tam, nie pamiętam. Już dawno to było. No i co? Zrobimy sobie, nie, nazwiemy sobie tą resource grupę etap 8. Region sobie weźmiemy. Ciekawe, czy jest Polska. Polska Central. Dobra. Tagi. Można sobie dodawać tagi, na przykład cost, owner. To nazwa własnych tagów. To jest potrzebne dla firm, jak budżetu, no dla liczenia budżetów, tak? Bo na podstawie tych tagów da się automatycznie. Da się automatycznie no, zliczać koszt, obciążać na przykład biuro, cost owner, no, w ten sposób. Na przykład da się oznaczyć środowisko, jakie to jest, że to jest devowe albo szkol. To będzie no, training. No i co? I dajemy dalej. Walidacja przeszła. I tworzymy. No i mamy resource grupę. Jest stworzona. No, resource grupa to jest tylko taki obiekt grupujący, nasz oddzielający nasze projekty. No i co? Możemy sobie dalej tworzyć. Na przykład podstawą tego, na przykład jak chcemy sobie stworzyć wirtualną maszynę, to podstawą, co pierwsze jest, to musimy stworzyć sieć. Podstawą sieci jest VNet, czyli Virtual Network tutaj, w tej chwili. No, bo to działamy w cloudzie, tak? Czyli mamy sieć wirtualną, nie mamy sieci prawdziwej. No i co? Mamy naszą subskrypcję, mamy resource grupę, w której chcemy stworzyć. I teraz nazwa. Training VNet. I Polska.
Dobra, za winety nie płacimy. To chociaż tyle dobrze, nie? Pewne resursy są za darmo. Ale za publiczny adres IP już płacimy. Ale nam nie będą przyjemne. Ale może stworzymy, albo i nie stworzymy. Nie jest to nam potrzebne, bo przykładem resursów naprawdę tutaj nie trzeba dużo, żeby poznać zasadę tworzenia tych resursów. No i przez stronę widzicie, no, wygląda to łatwo, nie? Łatwo, coś się tam kliknie, coś się tam pyknie, no i resource się tworzy. No jeszcze jest ciągle się tworzy ten resource. No, już jest. OK. Deployment, refresh. Jest stworzony. No i mamy nasz resource. Co jest ważne w resursach w Winecie? W Winecie musimy sobie stworzyć sieci. Subnety, czyli pociąć naszą sieć na kawałki. To jest taka podstawa. Nie musimy tego robić. Mówię, że nie musimy. Mamy tutaj maskę 24, czyli mamy 251 wolnych adresów IP w tym subnecie. W naszym winecie, to nie zmieniłem tego w ogóle. W naszym winecie mamy maskę 60, czyli mamy 255, 255, czyli 65 tysięcy adresów IP. To jest taka podstawowa, nie? Można sobie to teraz zmienić. No i subnet. Tak, mamy tą. No troszkę to zaawansowanie wygląda, no ale dobra, wytłumaczę wam. Mamy taką szeroką sieć i teraz subnetem tniemy sobie tą sieć na mniejsze kawałki, bo na przykład chcemy sobie zrobić podsieć dla AKS-a. AKS to jest Azure Kubernetes Services. No i ile nam dla AKS-a będzie trzeba? Dla AKS-a nam wystarczy, no 24, 255 adresów wystarczy. NAT Gateway nic, Security nic, Route Table nic, Service Endpoints. To sobie może dodamy do Container Registry, po to, żebyśmy nie musieli tworzyć, żebyśmy nie musieli tworzyć sekretów do pobierania obrazów. I tyle na razie. Container. Nie trzeba, dobra. Nie trzeba tutaj nic więcej. No i stworzymy sobie takiego. Dobra. Stworzymy sobie też subnet do VM-ki. Stworzymy sobie AKS-a Terraformem. A to już bez VM-ki. Jak będziemy mieć AKS-a, to nam nie trzeba VM-ki. Dla VM-ka, jak będziecie chcieli sobie, to sobie sami zdeployujecie. Ale dobra, mamy podstawę. Podstawę tego, co jest nam potrzebne. Teraz chcielibyśmy na przykład sprawdzić Network Watcher, to się tworzy przy tworzeniu winetu. Teraz chcielibyśmy sprawdzić, ile nas będzie to kosztowało, tak? No to sobie wchodzimy i no nic na razie to nas nie kosztuje, nie? No nie ma jak ten. Nie ma jak tego. No dobra, nie ma cen, tak? No dobra. Możemy sobie ustalać budżety. Na przykład, ile chcemy dodać, ile chcemy spędzić pieniędzy, to sobie zrobimy monthly, annual creation date to 24 November i będziemy chcieli dodać tylko 100 dolarów. To chyba jest w dolarach.
ATP nie ma tutaj dla mnie. Dobra, languages, English. Dobra. No jak jesteście 100 eurasów, to w eurasach jest, nie w dolarach, nie w dołkach. No dobra. I będzie 100 eurasów, to jest w sumie nic. No ale mamy budżet. No i super. Scope, etap 8. Pięknie. No już nam możemy być spokojni, że nie zjemy tam nic więcej, nie? Dobra. I tak stworzyliśmy sobie trening, stworzyliśmy sobie budżet, to tak dla bezpieczeństwa własnego, żeby tam nam więcej nie zjadło. No i co jeszcze? Teraz kolejnym tematem będzie, to tak wygląda z konsoli, tak? Jakbyście chcieli stworzyć sobie AKS-a, pokażę wam, bo będziemy tworzyć AKS-a, to w sumie pokażę wam. AKS. I to się nazywa Azure Kubernetes Services z tymi pudełeczkami. Bierzemy i tutaj mam to, create. No i teraz idziemy sobie manualnie. Etap 8. I tutaj weźmiemy sobie dev test cluster name. AKS, region Poland, weźmiemy sobie bez zonów, będzie taniej, retire, wersja Kubernetesa, nie ma 7, no dobra, weźmiemy 2.7.3, to jest najbardziej stabilna. Te wersje to jest default, bo ona ma cykl życia bodajże do przyszłego roku, do lipca. Wsparcie, te już wygasają z grudniem, 25, bardzo szybko się rozwija tutaj AKS. 27.3 to jest nowy i to już chyba do grudnia przyszłego roku. Tutaj w jakiś sposób chcemy upgrade'ować, nie? I wyłączamy upgrade, nie chcemy automatycznego upgrade'u. I airbag. Tak, tutaj sobie weźmiemy local account Kubernetes airbag, czyli uwierzytelnianie z lokalnymi użytkownikami. Dobra. Next, Node Pools. Node Pools to są nasze Node Poolsy to są nasze tak jakby maszyny wirtualne, na których stoi nasz klaster. Weźmiemy sobie do tego agent pula i sobie zmienimy tutaj rozmiar tych VM-ek na serię najtańszą. Bodajże seria E jest dostępna. E2. E2S, V5, a nie, to są drogie. E2, kurczę. To są drogie tutaj. Sobie najtańszą weźmiemy. 38 dolców przez miesiąc. Seria D. Group by. Może sobie zrobimy. $38. No to będzie chyba najtańsze, nie? Pokażę wam hita w ogóle. Jakbyście chcieli się bawić na Kubernetesie. Odkrywanie. A, chyba nie będzie. AI to wersja D. Tak, widzicie? Nie, to nie jest to. Memory Optimized. Nie mam dostępnych.
Bo jestem za małym bolkiem chyba. Żeby to mieć. Nie, jestem za małym bolkiem, żeby to mieć. Ogólnie są dla tych, dla AI maszyny 7 dolców, a 7 koła. No ale w sumie ta E96D też. Widzicie? Miesięcznie. I mówią, że cloud jest tani. No, zależy dla kogo, nie? Dobra. Idziemy dalej. Czyli wybraliśmy sobie najtańszy start. Scale method. Tutaj wybierzemy sobie manualnie, żeby było jak najtaniej. Max pod per node. Zrobimy sobie 30 podów. No, labelsy, teńcy. To jest OK. Czyli mamy. Teraz networking. A, nie, 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 nie. No, networking nie wybraliśmy sobie. Czyli node pulsy zostały stworzone. A, waliduję teraz. No dobra. To ja nie każę wam czekać. No dobra, zwalidował. No, ale nie chcemy. Ja chcę networka. Private cluster to nie, bo chcemy mieć dostęp publiczny. Można zrobić public access set authorized IP ranges. No, możecie to zrobić, niekoniecznie. Nie macie, nie będziemy mieć nic takiego, nie wiadomo co, nie? DNS. No dobra, może sobie być. Network policy Calico, to jest dobre. Load balancer standard. Dobra, nie trzeba nam. Next integration. Container registry. Nie mamy, nie? Nie mamy container registry. No ja nie będę sobie tworzył, bo niestety. A, nie będę tworzył, bo to jednak zżera kasę, ale może nie dużo. Ale nie będę tworzył. Tego się nie da włączyć do strony. Dobra. Azure Monitor off. Dobra, Azure Policy Disabled, Next Advance. Dobra, to jest resource grupa, w której zostanie stworzony. I tutaj sobie tak samo te tagi można postalać. No i sobie dajemy dalej. Dobra. I jest piknie. No jest dobrze. Jeszcze networking sobie chcę sprawdzić raz. Tu sobie Ażura jednak weźmiemy. A nie, Kaliko. No dobra. Kaliko. Zalecany. No dobra. Dobra, niech będzie. Preview create. No i teraz sobie robimy create. No i to niech się tworzy. Wrócimy, jak się stworzy. No i wróciliśmy. Resource nam się stworzył. Mamy nasz AKS. On jest już w pełni funkcjonalny. On już działa. Można się do niego podłączyć tutaj, w tym miejscu. I tutaj się podłącza. Tutaj jest informacja, jak to zrobić. Trzeba mieć AZ, kubectl. No i tutaj są wszystkie te stringi do połączenia, jak się połączyć do niego. No i tyle. No dobra, i jeszcze wyjaśnienie. Tutaj mamy stworzony zasób jako
training AKS jako AKS, ale pod spodem mamy całą grupę, no bo gdzieś te node poole muszą być zdeployowane. No i tutaj jest AKS Agent Pool i tutaj jest osobny koszt na to. I zaraz zobaczymy, jaki jest koszt. A jeszcze nie ma. No dobra. Ja to oczywiście usunę i stworzymy jeszcze raz za pomocą Terraforma w przyszłości. No ale to tak woli wyjaśnienia, jak to działa, tak? Jak się deployuje. No i żeby wyjaśnić. To jest NSG, to jest Network Security Group, gdzie się konfiguruje zaporę sieciową. No, Agent Node Pools to są maszyny wirtualne, na których działa Kubernetes. VNet, no to już wyjaśniłem. Public IP Address to jest adres publiczny. To jest Load Balancer. I no, on ma tutaj co? On ma tutaj IP publiczne wystawione. I role, wszelkie ingresy będą się pod to podpinać. No i ma jeszcze Manage Identity, to jest do zarządzania AKS-em. No bo provisioning jest automatycznie przez Azure, tak? To zrobione. My tutaj się tym nie zajmujemy. Nie musimy tworzyć po kolei wszystkich resursów. My tylko tworzymy AKS-a, a pod spodem wszystko się samo robi. No dobra. I to by było na tyle. Na początek. W następnym etapie, w następnej części opowiem, jak zainstalować narzędzia, takie jak Azure Cli. No i jak z nich korzystać, jak się zautentykować. Dzięki za uwagę i do następnego.